musi być rynkiem, gdzie będziemy się spotykać, gdzie będzie można wypić dobrą kawę, gdzie będzie można posłuchać jakiejś dobrej muzyki, gdzie będzie można sobie uciąć na ławeczce, żeby wspólnie spędzić czas, żeby zaktywizować naszych seniorów, nasze dzieci, naszą młodzież, żebyśmy mogli się tam spotykać. Myślę, że w perspektywie budowy obwodnicy Obornik przy drodze S11 również są takie oczekiwania, żeby zamknąć część ulicy Piłsudskiego i zrobić tam miejsce tylko i wyłącznie do spacerowania, tak przekierować ruchem samochodowym, który będzie na pewno już o wiele mniejszy niż do tej pory. No właściwie teraz poruszanie się po mieście to jest no, tragedia dla mieszkańców, ale też dla gości, dla turystów, którzy przemierzają tutaj Polskę z południa na północ i z powrotem. Więc myślę, że ta inicjatywa jest tutaj niezwykle potrzebna. A to oczywiście przerodzi się w ten projekt, który ja słyszę od mieszkańców, że sam też jestem za tym, żeby ta ulica Piłsudskiego stała się takim deptakiem spacerowym, żeby rynek stał się miejscem naszych spotkań, zmiany poglądów, czy nawet zabawy. Żeby był częścią wspólną. Natomiast oczywiście w naszym okręgu, tutaj w okręgu numer 2, sprawy na pewno jakości powietrza, czyli takiej świadomości, o czym tutaj wspomnieliśmy, o jakości powietrza w naszym regionie, czyli ta świadomość ludzi, o też dostępność do odpowiednich paliw, które będą w stanie taką czystość powietrza zachować. Oczywiście bezpieczeństwo, no tutaj może konkrety, to jest bezpieczeństwo przy ulicy Kubiaka, gdzie no to jest główne wyjście spacerowe i rowerowe do no naszej kluby naszej gminy, której zresztą tutaj wspomnieli goście. No tam dzieją się różne rzeczy, tam dzieją się wyścigi samochodowe czasami, na które no niestety tutaj policja nie może cały czas zwracać uwagi, bo siły są takie, jakie są, ale też równolegle ulica tutaj Bielawska, tam też te względy bezpieczeństwa powinny zostać poprawione. Takie są koszty mieszkańców, takie są oczekiwania. I myślę, że tutaj w nadchodzącej kadencji powinniśmy na to zwrócić uwagę, żeby nasze dzieci mogły bezpiecznie dojść do szkoły, żebyśmy mogli bezpiecznie dojechać do szkoły, ale też żeby przy tych szkołach, w tym okręgu numer 2 można było swobodnie i bezkolizyjnie o poranku się poruszać, bo no, moi drodzy Państwo, sami wiecie, że to jest bardzo ciężkie i przy szkole podstawowej numer 4 i przy szkole podstawowej numer 3, ale myślę, że też przy szkole podstawowej numer 2 przejazd o poranku, kiedy ludzie chcą zawieźć dzieci, a jeszcze spieszą się do pracy, no graniczy tutaj naprawdę z wyczerpaniem wszelkich układów cierpliwości. Natomiast jeśli chodzi o samą szkołę, to ja myślę, że tutaj chciałbym też poprosić naszych kandydatów, czyli Kasię Bulimowską oraz Łukasza Majewskiego, bo na pewno macie też dużo pomysłów na temat jakości szkoły. Ja tylko tak ogólnie chciałbym, bo jestem praktykiem, żeby wydobywać z dzieci to, co jest najlepsze, żeby nie szukać w nich tego, czego oni nie potrafią, tego, czego oni, do czego nie mają predyspozycji, tylko żeby w dziecko wyszukać tych właśnie predyspozycji i dać im rozwijać te predyspozycje, a nie zawsze dzieci czy rodzice mają na to środki, mają na to zasoby, więc tutaj ta szkoła, czyli nasza szkoła jest OK, powinna dać możliwości do tego, żeby te predyspozycje w celu takim, żeby później można było to oddać na rynku pracy, żeby ta szkoła właśnie przygotowywała do życia, a nie tylko była po to, żeby dać świadectwo z jakimś tam przeglądem ocen.